Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii Nie LEGO, czyli serii, w której przyglądamy się podróbkom oraz ogólnie klockom innych marek niż LEGO. A dzisiaj mamy klocki, które nikomu udowadniać, że podróbkom LEGO nie są, nie muszą, mianowicie klocki Kobi. Jako że ostatnio na moim kanale pojawia się sporo odcinków z serii Kraina Staroci, czyli serii, w której przyglądamy się starszym zestawom LEGO z mojej kolekcji, to pomyślałem, że w serii Nie LEGO też przyjrzymy się czemuś nieco starszemu, no i mamy dzisiaj zestaw z 2011 roku. Myślę, że zrecenzowanie czegoś starszego z Kobi będzie czymś ciekawym, ponieważ dzisiaj wiemy, że Kobi robi solidne, dobre jakościowo klocki, ale te 9 lat temu jeszcze nie było to takie pewne. Klocki polskiego producenta pojawiają się na moim kanale po raz pierwszy i pewnie zastanawiacie się, co to jest. Pewnie myśleliście, że jeśli już kiedyś pokażę Kobi na kanale, no to ja raczej kupię jakiś czołg albo coś takiego, a tymczasem tutaj, co to ma być, jakaś łódź podwodna czy co? No więc jest to zestaw z serii Kobi Trash Pack, ale czym właściwie jest to Trash Pack? Trash Pack była to seria zabawek, popularna jakieś parę lat temu. Chodziło w niej o to, że mieliśmy tam takie oto gumowe figurki śmieciaków, czyli śmieci z oczami i buzią. No dobra, trochę to było dziwne. Tak czy inaczej w pewnym momencie Kobi zdecydowało się również na wydanie paru zestawów nawiązujących właśnie do tych zabawek. Przejdźmy jednak do właściwego zestawu. Jak już wspomniałem, jest to łódź podwodna. Po co śmieciakom łódź podwodna? Nie mam pojęcia. Zacznijmy od instrukcji. Papier jest dobrej jakości, nie jakiejś super, ale daje radę. No i tak, Kobi ma tutaj tą metodę, że na kolejnych krokach, klocki, które dołożyliśmy w poprzednich krokach, zostają wyszarzone. Tylko klocki, które dokładamy na danym kroku, mają swój normalny kolor. I powiem Wam, że to jest całkiem dobry pomysł, pozwala się to nie pogubić. Chociaż mi, jako osobie bardziej przyzwyczajonej do LEGO, odrobinę to przeszkadzało. Na wstępie muszę Was uprzedzić, że nie udało mi się odnaleźć wszystkich oryginalnych elementów do tego zestawu. No i tak, tutaj powinno być drugie takie śmigiełko. To skrzydło powinno być tego samego koloru co to. W niektórych miejscach musiałem się wesprzeć klockami innych marek niż Kobi. No i tak, te dwa groszki, ten zawór oraz te dwa elementy są to klocki innych marek niż Kobi, tak więc ich nie będziemy oceniać. Na samym wstępie zestaw dostaje ode mnie ogromnego minusa, mianowicie są tutaj naklejki. Całkiem sporo naklejek, co samo w sobie jest minusem, ale dobra, nie bądźmy aż tak surowi. No i instrukcja nie pokazuje nam, jakie mamy nakleić. Więc możemy się jedynie zorientować po tym obrazku, ale jednak wolałbym, żeby nam to pokazali w instrukcji. Jednak nie to jest największym problemem w związku z nimi. Największym problemem jest to, że niektóre z tych naklejek każą nam nakleić na kilka klocków naraz. Na przykład tą tutaj. Popatrzcie. No i to jest bez sensu, bo potem nie możemy już tych klocków ponownie użyć. No ja takich praktyk bardzo nie lubię, dlatego też w większości tych naklejek nie nakleiłem. Ogólnie konstrukcja łodzi całkiem mi się podoba, jest fajna, zgrabna i podoba mi się również to, że jest stylizowana na rekina. Patrzcie, tutaj po bokach mamy płetwy, tutaj grzbiet, rzeczywiście wygląda to trochę jak rekin. Nie podoba mi się natomiast to, że patrzcie, z tej strony łódź wygląda tak strasznie jednolicie, tak wręcz smutno bym powiedział. Przydałoby się tą stronę jakoś bardziej urozmaicić. Wiem, że teoretycznie od tego są naklejki, ale jak już mówiłem, ja ich nie chcę za bardzo naklejać. No i zresztą popatrzcie na zestawy LEGO. Tam zazwyczaj jeśli nie nakleimy naklejek, no to i tak zestaw wygląda dobrze. A tutaj, no można się normalnie zasmucić od patrzenia na tą pustą ścianę. Tutaj znajduje się taka oto szybka, za którą siedzi sobie nasz śmieciak i steruje łodzią. Szybka jest całkiem fajnym elementem, jest ładnie wykonana, tutaj nawet mamy jakieś pęknięcia. Problem mam natomiast z tym zawiasem. Popatrzcie, wygląda on jakby miał się za chwilę złamać. O, słyszycie, aż taki dźwięk jest nawet. Zresztą, jeśli tylko delikatnie sobie tu naciśniemy, no teraz może akurat nie, ale zazwyczaj, jeśli delikatnie tutaj tylko naciśniemy, to on od razu odpada. No teraz akurat nie byłem taki delikatny, ale jak się trochę tym zestawem bawiłem, no to tak się właśnie działo. No przydałoby się go jakoś lepiej zabezpieczyć, albo po prostu wymyślić lepszy zawias, no bo jak mówię, wygląda jakby miał się zaraz złamać. Tutaj zaś mamy taki oto chwytak, który zapewne służy do chwytania jakichś śmieci, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj z kolei mamy właz, dzięki któremu możemy wejść do środka, ale ja go jednak zamknę, bo otwieranie go pod wodą chyba nie jest najlepszym pomysłem. No i kolejny ogromny minus do tego zestawu. Mianowicie wnętrze tej łodzi nie jest w ogóle zagospodarowane. Nie mamy nawet żadnego wygodnego sposobu, żeby się tam dostać. No szkoda, że tutaj nic nie zrobili, bo można było tam ustawić jakąś beczkę czy cokolwiek i od razu lepiej by to wyglądało, a tak? No mamy po prostu pustą przestrzeń. Klocki są oczywiście twarde i solidne, no Kobi to jest jednak mimo wszystko porządna firma, jednak mam do nich dwa zastrzeżenia. Po pierwsze, na niektórych z tych klocków widać ślady po wtryskach. O, chociażby tu. Jednak nie jest to jakieś bardzo rażące, więc nie będę się tego czepiał.
Po drugie, co mnie trochę bardziej irytuje, czasem te klocki trzeba dosyć mocno dociskać, no i palce potem trochę bolą, trzeba w to włożyć nieco siły, ale jednak nie jest tak źle jak w przypadku niektórych innych marek klocków, więc tego też nie będziemy się jakoś bardzo czepiać. No to została nam jeszcze minifigurka śmieciaka, jest to chyba zepsuta pralka, tak mi się wydaje. W ręce trzyma on taką oto rybę, no to jest całkiem fajny element. Jest to jeszcze jedna z tych starszych minifigurek Kobi, tych, które próbowały bardziej naśladować Lego. Wskazywać na to mogą chociażby nóżki, które są właściwie identyczne jak te w Lego, poza jednym szczegółem, mianowicie stopy są zaokrąglone. W zasadzie minifigurka składa się z dwóch elementów, czyli nóżek oraz takiej nakładki, no i jeszcze rączek, ale ich już chyba nie będziemy liczyć osobno. No i ta nakładka jest całkiem fajnie wykonana. Mamy oczka, mamy buzię, mamy tutaj sporo takich nawet nie nadruków, tylko takich detali, które są odlane w plastiku. Na przykład tutaj mamy jakąś gąsienicę, tutaj jakąś muchę, tu jakąś plamę, tutaj znowu jakieś robale, jakieś plamy, no fajnie to wygląda. Tak więc minifigurka jak najbardziej idzie na plus. Przez te 9 lat sporo się w Kobi zmieniło. Ja sam co prawda nie mam żadnego nowszego setu od tej firmy, ale z tego co widziałem na jakichś różnych recenzjach, no to teraz Kobi robi już dużo lepsze i dużo bardziej dopieszczone zestawy. Jeżeli jednak chodzi o ten, który dzisiaj sobie zrecenzowaliśmy, no to cóż, ma on trochę wad, w zasadzie całkiem sporo wad, ale myślę, że pomimo to jest to całkiem fajny set. W tym filmie to już wszystko, mam nadzieję, że się on Wam spodobał. Trzymajcie się, cześć!